Tak sobie myślę. Jadę na agrorewolucję. Taki luźniejszy trip. Nie w stronę pola już do Andrzeja, tylko w stronę Kalisza. Kalisz, Kalisz, Kalisz. Ponieważ mamy dwudniowy wyjazd. Kula tam walczy w polu, natomiast my już później trochę luźniej nagramy kolejną część odcinka. Nie, ja chyba wziąłem jakiegoś kurczaka w panierce, ale on był chyba w jednym smaku, tylko nie wiem jakim. Sobie tak myślę, no wezmę chyba kamerę i coś tam pokameruję, jak to mówią, pokameruję. No ale suma summarum wyszło w miarę okej. No to co, zapraszam, jedźcie ze mną. Mam wrażenie, że czegoś zapomniałem. Ostrości na pewno, ale czy czegoś jeszcze? Co to auto? O co tu chodzi? Dobra, to może szybki pokaz, jak się wsiada po Ani do auta. Nie, no nawet tutaj nogi nie włożę. Jednym słowem, mam bardzo drobną żonę. W tym wypadku funkcja, bez której no nie mógłbym sobie obecnie poradzić, żeby mieć jedno auto za nią. No zobaczcie, tam są moje nogi na zewnątrz. Nie ma szans, żeby tu w ogóle cokolwiek zrobić. To nie jest mój duży brzuch, tylko taka za duża bluza oversize'owa. I teraz, uwaga, przepraszam za te wyboje, ale nic się nie dzieje. O tak. Właśnie. I powoli, 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 powoli. Ach. Słuchajcie, taka dosyć nieprzyjemna sytuacja nastąpiła jeszcze. Szybko wam o tym powiem. Bardzo ważne. Pierwsza taka, że będę musiał pewnie film dodawać z trasy. Trzy filmy w tygodniu. No i tak trochę ostatnio zacząłem sobie rozkminiać, zaglądać, patrzeć. I okazuje się, że oglądacie. Fajnie, super, cieszę się bardzo. Oglądacie, komentujecie. Ale dlaczego nie subskrybujecie tego kanału? No, powiem wam, że skala jest duża. Nawet bardzo duża. I tu mówię o regularnych widzach, nie takich trochę z przypadku. Zróbcie coś z tym. No, naprawdę, zróbcie coś z tym. Się rozsiadłeś jak u siebie. A ty jesteś u siebie? Jasne. No spokojnie, Grzegorzu. Wszystko będzie dobrze. Michał, jak tam świnie? Kto ma świnie, ten nie zginie w momencie, kiedy jest poniżej opłacalności kosztów silniczy. Nie, no widzę te posty, opłaca się teraz. Ale chwilowo. Ale było, a wcześniej było 5, gdzie się nie opłacało, więc dobra. Są górki i są dołki, no ale no mamy teraz cenę, jaką mamy. Całe szczęście powoli rośnie. Ale w ubiegłym roku sprzedawaliśmy po 8,70 nawet w cenie podstawowej w E. No potem niestety cena spadła, koszty podeszły do góry. No ale suma summarum wyszło w miarę okej. Która to? W pół do pierwszej? Szybko się teraz imprezki kończą. Dziękuję, dziękuję. Już tacy młodzi nie jesteśmy. The next day. Sweterek od mojej żony, który początkowo nie podobał mi się wcale, a stał się moim ulubionym. Takim trochę, ja mówię, lumpiarskim, ale bardzo wygodny i lubię go nosić. Poranek bardzo rześki, jest za 15:08 i te domowe specjały są piękne z tego powodu, że można rano wstać i cieszyć się od nowa życiem. No ale suma summarum wyszło w miarę okej.
śniadanko oczywiście do łóżka, znaczy do pokoju. Może inaczej, obróćmy się z tym. Parówka, serek, pomidorek. To jeszcze przejdzie, ale reszta niestety już nie dla mnie. Nie przy mojej keto diecie. Chleb to już w ogóle. Chyba pojadę dzisiaj głodny. Ale jakaś kawka by się po drodze przydała i powinno być ok. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziękuję, dziękuję. Tego się właśnie obawiałem. Pyta. Kula pisze. Hale, że o 8.30 noży. Hale, że o 8.30 noży się zebrać. Pewnie słownik. Pewnie słownik tutaj ma na to wpływ. Te domowe specjały są piękne z tego powodu. Pokaż co masz. To bieda, rachunki, inne rachunki. To same paragony to, są. Tą sekcją mijamy. To są faktury, Michał. No i zobacz. Michał, to są faktury. Inodrobne. Złoty. Typowy rolnik. Tylko narzeka. Nie ma, na nic nie ma. Typowy rolnik, tylko narzeka. Nie nic narzekajmy się, tak, nic Michał. Nic się nie opłaca. Nie warto robić. Musimy coś z niego zrobić. Człowiek z armatą. Nie można zrobić coś pięknego. Mateusz, jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Właśnie czytałem dzisiaj rano. Zobacz, co od rana już przeglądałem. Audiczki oglądasz? A ja mówię, czytałem twoje rozmyślanie rano. Hale, że o 8.30 noży się zebrać. No, coś nie tak? Coś nie pykło? Nie, telefon już tu, bo to chiński Xiaomi i on po chińsku chce pisać. Kalisz. Trzeba wybrać zdjęcie profilowe. To chyba powinno być ok. Tak, ja się już się ubieram. Nagraj to! Ja się ubieram, to już się to... Teraz lepiej wyglądam. Coraz mniej włosów na głowie, kiedyś będę łysy. Ale masz złodziejkę. Cały na czarno. Wiesz, trzeba się jakoś wodzić na tej wsi, nie? Kto chce być pierwszy? Pamiętaj, Mateusz. Złota rada. To się wszystko tutaj rejestruje. Że więcej gazu. Mi zawsze mówiono, że jak coś idzie nie tak, to znaczy, że było za mało gazu. Tak? Nie wiem. Tak mówili. Różnie to wychodziło, bo łokieć i rozwaliłem kolano. Być może za mało gazu. Miałem być całe życie drugi, ale nie jestem. Nawet trzeci nie byłem. Teraz byłem czwarty chyba. Czwarty. Całe życie czwarty. Podium niosą. Smutno. Poproszę specjalne podium dla mnie. Już poza konkursem, poza filmem. Były dwie kategorie i w jednej... I dodatkową jeszcze mieliśmy. Jaka? Tylko ty. Tylko ja. I w tej wygrałem. Czyli w kategorii tylko ja, na torze. Słuchajcie, okazało się, że wygrałem. Miałem najlepszy czas.
cieszę się. Uwaga na moją nogę. Uwaga, bo pociąg przychodzi. W pierwszej konkurencji trzecie miejsce zajął Bardowski Grzegorz. Drugie Jerzy Andrzej. I zwycięzcą został Kulecki Mateusz. Gratuluję. Dumna jest ziemi. Twoja żona? Tak. Ale co, opowiadałeś jej jak było? Czy... A zdjęcie coś. Dobrą żonę masz. Grzesiu, tu masz jakieś ustawienie, on cię namierza? To jest dobra. Ziemia powietrze czy co? To się kameruje, Mateusz. Zrobisz nam ten zaszczyt, żeby widzowie z mojego kanału oglądali jak jesz kurczaka w pięciu smakach? Nie, nie zamówiłem w pięciu smakach. A w ilu? A nie, czekaj. Gosia, co ja zamówiłem? Nie pamiętam. W ilu smakach zamówił Kula? Nie, ja chyba wziąłem jakiegoś kurczaka w panierce, ale on był chyba w jednym smaku. Tylko nie wiem jakim. Jednym do wyboru. Zapraszamy. Trzecie miejsce. Wołowinka. W pięciu smakach. Ależ tym vlogom towarzyszą emocje. No niestety, w tej pięknej osadzie nagrywać nie można, nie wiemy dlaczego. Masz moje GoPro? A. Tak, polecamy osadę w okolicach Kalisza. Nie, sorry, to jest w Kaliszu, bo my jesteśmy cały czas w Kaliszu. Tylko to są takie już wioseczkowe klimaty, bo tam jakaś pszeniczka rośnie, coś tutaj. Zasadniczo mówiłem, że idziemy je zwiedzać, więc wiesz. No nie, ja mówiłem, że byliśmy, tylko że nie mogliśmy nagrywać w środku. A, okej. Ej, przepraszam, w maku jest mleko sojowe? Mam nadzieję. Krowa. Poprosimy krowę. Właśnie, jak soję wydoić? Ja nie wiem, jak soję wydoić. Może ktoś z was wie, jak się soję doi? Ja? Czy ja wiem? No jasne, że wiem. Nie, proszę. Człowieku. Mnie ciekawi ptasie mleczko. Ptasie mleczko? Ale rozkminy, zobaczcie. A jakie preferencje? A znowu soja? A nie wiedziałem, że jest sojowe. Smaku. Nie ma. Nie ma. Dlaczego? Nie. No ale summa summarum wyszło w miarę okej. Okay.